Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz, Polski Kurs Blendera. W tej części tutoriala chciałem powiedzieć kilka słów na temat teorii barw. Jest to materiał przeznaczony dla osób początkujących i jako taki jest dość słabiej związany z samym Blenderem jako programem, a troszeczkę bardziej z takimi zwykłymi otoczeniowymi sprawami. Na przykład tym, czym tak naprawdę jest barwa. Nie wiem, czy każdy z Was się nad tym zastanawiał. Ja już w piaskownicy siedząc kiedyś myślałem, co to jest takiego, na przykład ten ogień, który palą pod beczką ze smołą, bo akurat było smołowanie dachów. Siedziałem w tej piaskownicy i myślałem, dlaczego ten ogień jest pomarańczowy, a dlaczego jest gorący, i taką rozkminę w zasadzie mam do dzisiaj. No, może dlatego siedzę teraz na uczelni, pracuję jako, powiedzmy sobie w cudzysłowie, naukowiec. W każdym razie, barwa jest to dosyć ciekawy temat, dlatego przygotowałem kilka takich rzeczy związanych z siecią i choćby na Wikipedii można sobie o tych tematach poczytać. Pierwsza rzecz, napisałem teoria koloru i znalazłem hasło, które nazywa się teoria koloru. Tam można poczytać sobie o różnych rzeczach, na przykład o tym, że istnieją barwy. Zapewne niektórzy z nas widzą te barwy na różne sposoby, ale jeżeli tak popatrzeć, czym jest barwa, to można trafić już w jakieś ładne, kolorowe obrazki. Chciałem za chwilę zrobić w Blenderze tego typu obrazek i pokazać, jak można bawić się addytywnością i subtraktywnością światła. Zrobimy sobie takie coś na lampach typu spot. Natomiast jeżeli tak przeczytać dokładnie, co jest z tą barwą, to można się dowiedzieć bardzo wielu ciekawych rzeczy. Mamy jakieś koło barw, paletę barw, przestrzeń barw, jakaś tynkura. Gdyby ktoś mnie zapytał, to bym nie wiedział, co to jest. Muszę przeczytać sam. Teraz te wszystkie nasze barwy, które tu mamy, tak naprawdę widzimy okiem. Jeżeli ktoś nie ma oczu, prawdopodobnie nie widzi teraz tego elementu na ekranie. Oczy, jak wiadomo, służą do patrzenia i te oczy mogą być różne. Jeżeli się tak przyjrzeć, to mogą być oczy złożone, oczy jakieś na słupkach, na pręcikach i tak dalej. Natomiast ciekawą rzeczą w naszym oku, zbadaną przez tak zwanych naukowców, jest to, że oko odpowiada za rozpoznawanie dwóch rodzajów rzeczy. I za to rozpoznanie tych dwóch rzeczy odpowiadają tak naprawdę, czy wykonują to rozpoznawanie dwie części oka, takie czopki i pręciki. Nie jestem tutaj żadnym anatomem, nie znam się zbytnio na budowie oka, wiem tylko z grubsza mniej więcej jak działa. I takie czopki i pręciki w oku mamy. Teraz jeżeli sobie o nich poczytać, to wychodzi na to, że one są dosyć skomplikowane. Mamy tutaj wykres na przykład względnej czułości czopków. W czopkach jest dokładnie ten sam wykres, więc się powtarza. I mamy różnicę między widzeniem na przykład w nocy i w dzień. Nie wiem, czy wiedzieliście, ale w dzień widzimy zupełnie w inny sposób niż w nocy, wtedy kiedy światło jest małe. No i widzenie nocne obsługiwane jest głównie przez pręciki, czyli przez ten element oka, który jest po prostu tylko czuły na światło. Natomiast czopki wymagają więcej światła i są w stanie rozpoznać kolory. To już jest ciekawa rzecz. I nie wiem, czy ktoś z Was próbował robić taki eksperyment, ale jeżeli położycie przed sobą na stole kartki w różnych kolorach lub jakieś wycinki papieru kolorowego, to w bardzo słabym oświetleniu można poukładać je według jasności i wtedy się okazuje, że ta kolejność jest inna niż jeżeli ułożycie je według jasności w silnym oświetleniu. No ale to taki eksperyment proponuję sobie wykonać, jeżeli ktoś ma tego typu rzeczy na monitorze. Takich kartek nie da się ułożyć, bo monitor świeci, tam to jest zupełnie co innego. Natomiast ten wykres dotyczy tak naprawdę światła, tego jak światło jest rozpoznawane przez oko, jaka jest odpowiedź, że tak powiem, sygnału nerwowego, zależności od natężenia światła i tak dalej. I samo światło jest znowuż bardzo ciekawym tematem. Mamy takie rzeczy jak promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie widzialne, jakieś hasło jak siatkówka się pojawia w tym temacie. No więc wchodzimy coraz bardziej w tematy, przechodząc jakby przez medycynę, przez biologię, do fizyki. Zresztą zawsze się kończy na fizyce, a później już na filozofii. Mamy takie różne tematy związane ze światłem, które nazywają się dyfrakcja, fosforescencja, interferencja i inne jeszcze rzeczy. I warto sobie o nich poczytać po to, żeby się trochę bardziej orientować, czym światło w ogóle jest. Paradoksalnie, im więcej na ten temat wiadomo, im więcej jakby rozumiemy, tym mniej wiemy, czym to światło jest w takich prostych słowach, jest to trudno wyjaśnić. Teraz, gdybym kliknął tak w promowanie elektromagnetyczne, mam tutaj przygotowaną już otwartą stronę, to znowuż okazuje się, że otwiera się następne całe morze informacji. I to jest w ogóle świetna sprawa. Promowanie elektromagnetyczne to jest promieniowanie złożone z dwóch nawzajem przenikających się pól, elektrycznego i magnetycznego. Oczywiście, jeżeli ktoś studiował fizykę, albo chociaż troszkę tej fizyki postudiował sobie, czy pouczył się w liceum, czy w innej szkole, to jest w stanie sobie to jakoś wyobrazić. Polecam na przykład wykłady Feynmana, był taki gościu, noblista, który tłumaczył, jak on sobie wyobraża pole elektromagnetyczne. Bardzo ciekawy opis, bardzo oddziałujący na wyobraźnię. Natomiast ciekawostką jest to, że nasze oczy są w stanie widzieć tylko bardzo, naprawdę bardzo niewielki wycinek całego spektrum wszystkich fal elektromagnetycznych, które mogą istnieć na świecie. Mamy tutaj widmo fal elektromagnetycznych i różnego rodzaju zakresy widzialne. No i widać, tutaj jest światło widzialne, jakiś taki wąski paseczek, to jest ten jeden malutki obszar. Tu nasze oko się sprawdza, innych częstotliwości nie widzi po prostu, jesteśmy na nie ślepi. Nawet byśmy sobie o nich nie uświadamiali, że są, gdyby oczywiście nie rozwój nauki i techniki. No więc nasz świat wyglądałby zupełnie inaczej, gdybyśmy mieli inne oczy, gdybyśmy widzieli w podczerwieni, można byłoby zobaczyć, co jest ciepłe, co jest zimne, bez podchodzenia i badania tego na przykład ręką. Gdybyśmy widzieli fale radiowe, zobaczylibyśmy z daleka, poprzez na przykład asfalt, ziemię, budynki, wszystkie odbiorniki albo nadajniki fal radiowych. Byłyby po prostu świecące punkty gdzieś tam. I takie przykłady na Wikipedii można znaleźć, żeby sobie chociaż troszkę wyobrazić, jak to wszystko działa. Mamy schematyczny rysunek fali elektromagnetycznej w jednym ośrodku, w drugim. Tak byśmy widzieli w podczerwieni, gdybyśmy widzieli fale podczerwone. Budynki miałyby wtedy trochę inne kolory. Oczywiście tutaj jest tylko podczerwień mapowana na zwykłe barwy widzialne. Tam, gdzie jest kolor niebieski, temperatura jest niska. Tam, gdzie jest czerwony, temperatura jest wysoka. Oprócz tego nałóżmy to jeszcze na zwykłe barwy, mielibyśmy zakłócony obraz podczerwienią. No więc tego typu rzeczy są oczywiście bardzo interesujące, bardzo rozszerzają świadomość, jakby to doznanie, które można mieć idąc przez świat, widząc, że wokół nas dzieją się rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Można sobie tylko o nich pomyśleć, że są. Bardzo ciekawe i polecam, że tak powiem, zapoznać się z tego typu wszystkimi tematami, bo one naprawdę dają do zrozumienia, że no, jesteśmy w ciekawym świecie. Bardzo, bardzo pozytywna, fajna rzecz. Mamy tu jeszcze trudniejsze tematy, na przykład polaryzację fali. Światło, które odbija się od szyby, na przykład jest światłem już częściowo spolaryzowanym, dlatego na przykład na obiektywy aparatów zakłada się filtry polaryzacyjne. No i tak dalej. Jest to naprawdę głęboka wiedza, chociaż Wikipedia pokazuje ją w tylko taki przybliżony sposób, ale dla tych, którzy nie studiowali fizyki, może to być jakiś sygnał, że warto by się było zapoznać z czymś ciekawym. Naprężenia można zobaczyć w świetle spolaryzowanym. No w ogóle super sprawy są. No i teraz tak, wracając do Blendera, już potem powiedzmy sobie przy długim wstępie, zróbmy sobie jakąś malutką, taką addytywną wersję, no powiedzmy sobie scenę, która będzie dodawała i odejmowała światło. Bo dlaczegoż by nie? Możemy to zrobić dlatego, że możemy. Więc zróbmy to. Dodaję na początku plane'a. Tego plane'a troszkę podniosę, żeby siatka nam nie przeszkadzała. I ten plane będzie miał materiał, który ustawię na całkowicie biały. A więc intensity zwiększam do 1, a kolor tego materiału ustawiam na czystą biel. To nie jest fizyczny materiał, ale nie o to teraz chodzi. Teraz światło, które mam na scenie, ustawiam mniej więcej na osi środkowej, nad środkiem i w widoku z góry, tak aby było gdzieś nad punktem środkowym. Teraz tak, przesunę to światło delikatnie w bok i zmienię jego rodzaj na światło typu spot. To spowoduje, że będę miał taki stożek. Stożek jest domyślnie przekręcony w pewien sposób, pod pewnym kątem, więc naciskając Alt-R mogę ten stożek ustawić bez rotacji. Ok? Rotacja teraz jest wyzerowana, poprzednio była jakaś tam. No i teraz tak, taki stożek będzie mi świecił na mojego plane'a, tworząc na nim takie barwne, może nie barwne, tylko takie jasne kółko. Od razu widać, że trzeba z widoku kamery powiększyć tego plane'a, aby był obejmujący całą przestrzeń, a kamerę samą skieruję lekko w dół i podniosę ją do góry, aby można było ten nasz placek światła obejrzeć z pewnej odległości. Ponieważ teraz nie widzę, gdzie ten stożek się tak naprawdę rozpościera na moim plane'ie, to w ustawieniach lampy mogę włączyć sobie Show Cone. To jest opcja, która pozwala zobaczyć stożek przez kamerę na przykład i mieć jakąś większą kontrolę nad tym, co będzie widać na renderze. Przybliżę się trochę do sceny. Dobrze, teraz w widoku z góry przełączę się może do transformacji 3D kursor i zrobię sobie kopię tego światła, obracając ją o 120 stopni. To spowoduje, że będę miał stożki na nakładających się barwach. Mamy teraz 120, kolejna kopia. I teraz tym stożkom ustawię kolor światła, taki, który będzie zgodny z modelem świata RGB, a więc jednemu z nich ustawimy sobie kolor czerwony. Drugi stożek będzie miał kolor zielony. a trzeci stożek będzie miał barwę całkowicie niebieską. To są czyste barwy, one się teraz powinny w pewien sposób tutaj dodawać. Na renderze będzie widać, jak to wygląda. Ponieważ te stożki mają teraz takie niezbyt ostre krawędzie, warto byłoby je zaostrzyć, dlatego w każdym z nich będzie trzeba jeszcze zmienić parametr blend na 0. To spowoduje, że krawędź światła będzie bardzo ostra. I teraz, jeżeli odpowiednio ustawię kamerę, tak aby było widać ładnie cały render na środku, przybliża się trochę do tych plam, to po wyrenderowaniu widać, jak te barwy się na siebie nakładają. Widać także, że tam, gdzie jest obszar, który centralnie łączy się i zawiera w sobie trzy składowe, ten obszar jest mniej lub bardziej zbliżony do czystej bieli. On nie jest całkiem biały, ale to pochodzi prawdopodobnie dlatego, że mamy tu jeszcze jakąś składową specular, która pochodzi od odbicia światła od tego plane'a. Można w tym plane'ie zmniejszyć intensity na 0 na parametrze specular. No i jest trochę lepiej, ale jeszcze nie idealnie. Niech tak na razie zostanie. Teraz tak, jeżeli się dobrze przyjrzeć, to można łatwo zauważyć, że te stożki generują światło w różnych kolorach. I tam, gdzie stożek oświetla płaszczyznę bez modyfikacji innymi barwami światła, tam ta barwa jest podstawowa i widać ją w rzeczywistości taką, jaką ona jest. No więc mamy teraz barwę zieloną, czerwoną i niebieską. I teraz, jeżeli barwa czerwona z barwą niebieską łączą się razem, powstaje wynikowy kolor, który można nazwać takim różowym, amarantowym. Po angielsku ten kolor nazywa się magenta. Tak samo jest w przypadku zieleni i czerwieni. Po dodaniu tych dwóch barw nasze oko widzi kolor żółty, a po dodaniu koloru zielonego z niebieskim widzimy barwę cyjan, czyli taki jasno niebiesko-zielony. Suma wszystkich tych barw wypada jako kolor biały. I ten model światła, który teraz mamy tutaj na renderze, to jest model addytywny. To jest to, co na Wikipedii opisano jako, zaraz zobaczymy, czopki, barwa, jako synteza addytywna. Ona jest addytywna dlatego, że światło po jego zmieszaniu z dwóch różnych barw ma wynikowy kolor nieco jaśniejszy niż taki, który by powstał na przykład po pochłonięciu barwy. Mamy także syntezę substraktywną. I teraz różnica między nimi jest taka, że w przypadku syntezy addytywnej światło jest produkowane bezpośrednio przez lampę i odbija się od białego obiektu. Dlatego taki kolor, jaki wyświetlam, odbija się i leci do mojego oka. Więc do mojego oka tak naprawdę wpada prawdziwa barwa czerwona, prawdziwa zielona, prawdziwa niebieska. I widzę efekty ich syntezy. Dlatego wszystkie naraz dają mi kolor biały. Natomiast jeżeli kolor pada na jakieś tło i to tło ma kolor czerwony, znaczy powiedzmy sobie, że oświetlamy kolorem białym jakąś powierzchnię i ten biały kolor światła oświetlając powierzchnię tworzy nam wrażenie, że powierzchnia jest czerwona, tak jak w tym przypadku. To wtedy ten czerwony kolor jest kolorem światła, które się odbiło od powierzchni. Może narysujmy to sobie. Użyję teraz Grease Pencila na przykład w tym miejscu. I teraz tak, mamy jakąś powierzchnię, na tą powierzchnię pada światło, które będzie miało kolor czerwony. Grease Pencil jest tutaj, zmienię mu teraz kolor na czerwony, no może dodajmy nową warstwę i niech to będzie barwa czerwona. Coś nie bardzo mi się rysuje. No dobrze, zostawmy to na razie tak jak jest. Jeżeli na taki fragment powierzchni czerwonej pada światło, które tak naprawdę jest jakiegoś tam koloru białego, o w ten sposób, to ono może na tej powierzchni ulec pochłonięciu. I teraz, jeżeli widzę kolor czerwony, to znaczy, że światło, które się odbiło, to było światło właśnie czerwone. Ok? Odbiło się czerwone, padło jakieś światło białe, narysuję to oczywiście na czarno tutaj. Więc to światło, które padało, miało wszystkie barwy składowe w środku, składało się ze wszystkich długości fali, odbiła się tylko czerwona. To oznacza, że pochłonięciu uległy wszystkie pozostałe, a więc pochłonięty został kolor zielony i niebieski. I teraz na naszym renderze można łatwo zobaczyć, jaki będzie wynikowy kolor, jeżeli ja na przykład od światła białego odejmę kolor czerwony. Jeżeli odejmę kolor czerwony, to jest dokładnie w tej osi, o tutaj, to pozostaną mi dwie składowe, które są w tym kolorze i te dwie składowe dadzą mi kolor taki jak cyjan. Można łatwo to sprawdzić, jeżeli ustawimy sobie troszeczkę inaczej lampy. Znaczy może teraz wygumkuję sobie już ten obrazek i teraz tak. Zróbmy coś takiego. Zamiast tych trzech spotów dodam jedną lampę typu spot. Ta lampa będzie światłem białym. Ok? Mam tutaj lampę typu spot. Ona świeci na biało i dostaje dzięki temu, jeszcze muszę ustawić wszystko prawidłowo, żeby było ładnie widać. Tą lampę będę miał zaraz w widoku kamery. Jakoś tak. OK, tu jeszcze na renderze mi został jakiś obrazek, zaraz to będzie trzeba wszystko wyczyścić. W każdym razie teraz tak, mam lampę, która świeci na mniej lub bardziej biały kolor. I teraz to świecenie powoduje, że mam taką białą plamę. Jeżeli teraz wezmę drugą lampę i od tej pierwszej lampy odejmę jakiś kolor, włączając, żeby lampa była negatywna, czyli żeby odejmowała, to będę miał ten spot wycięty. Ale teraz odcinam białe światło od białego światła, więc w efekcie dostaję zwyczajnie taki półksiężyc. Jeżeli ta moja lampa będzie na przykład lampą idealnie czerwoną, to światło, które odejmę, to będzie światło czerwone, a więc pozostaną mi pozostałe dwie składowe. I teraz, wtedy w efekcie zobaczę ten cyjan, który z poprzedniego koła kolorów można było zobaczyć. To jest dokładnie to. Jeżeli zabiorę czerwony od białego, będę miał cyjan. I teraz ładnie na tym kole kolorów widać w poszczególnych kierunkach, jakie będę miał wynikowe barwy. Co więcej, ten kolor czerwony, zielony, niebieski to są barwy podstawowe, a kolory takie jak żółty, ten cyjan oraz magenta to są barwy dopełniające. I model, który zbudowany jest z tych kolorów czerwonego, zielonego, niebieskiego, to jest model RGB, Red, Green, Blue. Natomiast ten, który składa się z tych barw dopełniających, to jest model CMY, cyjan, magenta, yellow. Tak to działa. Więc warto pamiętać o tym, ponieważ takie kolory możemy sobie ustawiać w Blenderze. Mamy tutaj model RGB, mamy także Hue Saturation Value, to jest troszeczkę inny rodzaj modelu barw. No i tyle. W zasadzie to jest wszystko, co chciałem powiedzieć, więc ten materiał można zakończyć. Warto z niego pamiętać, że barwy addytywne to są takie, które się dodają i suma ich wszystkich to jest kolor biały. Natomiast barwy substraktywne to jest to, co się odbija po pochłonięciu pozostałej części od jakiegoś materiału. Więc na przykład czerwony materiał pochłania kolor niebieski i zielony, ale czerwone światło to jest czysta barwa, która może się odbić tylko od białego albo od czerwonego materiału. OK, także dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia następnym razem.